Witajcie moi kochani i dzisiaj robimy sobie, bo dawno nie było, 3 dni, 3 noce. No i zobaczymy, co nam przyniesie nadchodzący weekend. Co się może wydarzyć, jakie energie stoją do naszej dyspozycji. A ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasny przekaz. 3 dni i 3 noce. Co nam przyniesie nadchodzący weekend. Aha! No i mamy diabła. Mamy dwójkę buław. I mamy króla kielichów. No, 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 to się będzie działo. Mamy tego diabła, mamy pokusy. Mamy może jakieś uzależnienie. Tu się pojawi jakaś pokusa w ten weekend dla Was, kochani. No i tutaj ktoś ruszy bardzo mocno z męską energią w Waszym kierunku. Ten ktoś może być w toksycznej energii. No, zdrowa energia to nie jest, ale ja wiem, że wiele dziewczyn lubi tego diabełka. I to może być Twoja bratnia dusza. To może być rzeczywiście stare połączenie. Jeśli nie macie kogoś takiego, to może być również ojciec. Nie oszukujmy się. Ojciec, szef. Ktoś, kto jest właśnie w takiej mrocznej energii, w takiej toksycznej energii. Bo również i takie relacje istnieją w naszym życiu. No i zobaczmy, co nam uniwersum powie do tej energii. Czyli możecie mieć rzeczywiście do czynienia z osobą, może Waszą bratnią duszą, a wiemy, że wiele naszych bratnich dusz, naszych lekcji karmicznej, partnerów karmicznych ma na celu wyprowadzenia nas z negatywnej energii, ma na celu, abyśmy przepracowali nasze tematy. Dlatego często, gęsto mamy bratnie dusze, które są niestety w toksycznej energii, abyśmy nauczyli się z tym walczyć. Czyli w tym procesie karmicznym mamy do czynienia walki światła i cienia. Czyli ty musisz pokonać swoje cienie i pokonać również tego diabła. No i zobaczmy, co nam uniwersum powie do tej energii diabła, który może być twoją bratnią duszą, twoim ojcem, twoim szefem. Co oni nam do tej energii powiedzą? No i na pewno będziesz miała kontakt z tą osobą. No nie wierzę. Na niedźwiedzia położył się niedźwiedź, kochani. No na 100% Wasza bratnia dusza. I tutaj mamy, kochani, sprawdzian. Rzeczywiście będziecie mocno wystawieni na próbę. Czy dacie się zmamić, skusić temu diabłu? Czy zdacie ten egzamin od uniwersum i powiecie, nie, tej toksyczności to ja już podziękuję, ty już mnie tutaj nie opętasz, diabełku. Teraz zobaczmy, co nam powiedzą anioły do tej energii, do tej diabelskiej energii. Ktoś, kto będzie próbował cię znowu omotać, zwabić swoimi wdziękami, swoim ogniem. No, co nam powiedzą tu? Że tutaj trzeba odczekać, czyli tak naprawdę to ty nic nie rób. Odczekaj, przyglądaj się tej sytuacji. Ok. Teraz mamy, kochani, dwójkę buław. Dwójka buław mówi o dokonaniu wyboru. I to może rzeczywiście, te energie mogą się wszystkie łączyć, bo mamy również króla kielichów. Może rzeczywiście ten król kielichów jest w energii tego diabła i ty musisz dokonać wyboru. Ale jeszcze zobaczymy, co nam powiedzą karty dopowiadające. Na dwójkę buław. O jaki wybór tu chodzi? Czego on może dotyczyć? Drogie uniwersum. Pokaż mi jasno, czego może dotyczyć ten wybór. Długo sortują, powiem Wam. Albo nie chcą powiedzieć. O to. Aha, no tak. Ha, patrzcie, no jednak te energie idą z sobą w rezonans. Tu chodzi o Twoją królewskość.
Może rzeczywiście dostaniesz zaproszenie, bo kwiaty, bukiet symbolizuje date, spotkanie, randkę. Może rzeczywiście będziesz miała do wyboru albo skorzystam z zaproszenia i to zaproszenie, jeśli załóżmy, idziecie na kawę czy na obiad, to nie jest źle. Ale jeśli za tym zaproszeniem i wy wiecie doskonale, że po tej kolacji ten oto człowiek w tej gorącej energii diabelskiej będzie chciał was zaprosić do siebie, do domu, abyście sprawdzili, czy ta satynowa pościel rzeczywiście jest taka bardzo satynowa, czy to prawda, że pod nią się nie marznie, ani też się nie poci. No to tutaj wygląda na to, że będziesz miała do wyboru, czy pozostaniesz w swojej koronie, w swojej królewskiej energii, czy skorzystasz. To będzie ten wybór. Bo jeśli wiesz, że na kolacji się nie skończy, że on nie będzie chciał tylko się najeść, da ci buziaczka w czółko i powie dobrze, to do następnego, tylko złapie cię za włosy i zaciągnie do sypialni, no to wtedy masz wybór. Dla każdego zostawiam ten wybór oczywiście otwarty, ja na was decydować nie mogę. Jeśli chcecie, jak najbardziej. Ale tu chodzi rzeczywiście chyba o waszą królewskość, czyli nie zapominajcie o swojej koronie. Jeśli to jest cykl toksyczny, który się ciągle powtarza, dziewczyny i chłopaki, i wy wiecie, że on przychodzi tylko po to, żeby sobie coś zabrać, a potem na przykład znika, to może warto by było raz powiedzieć nie. Okej. Bo ten cykl się nigdy nie zakończy. On będzie non-stop się powtarzał. Bo jeśli jest takie przysłowie, jeśli ciągle robisz to samo i to nie przynosi rezultatów, to nie licz na zmiany. Trzeba zmienić taktykę, czy zmienić zachowanie, wtedy może się coś zmienić, prawda? Dobra, zobaczmy, co nam powie uniwersum do tej energii. Co nam powie uniwersum do tej energii? Wprowadź porządek w tą sytuację, mówi uniwersum. A co, jaką radę mają anioły, czy jakie przesłanie odnośnie tego wyboru? No dużo mają rad, ale mi by chyba wystarczyła jedna karta, drogie aniołki. Dajcie mi jedną konkretną kartę. No dali dwie, ale to weźmiemy. Anioły mówią, poproś innych o pomoc. Jeśli nie wiesz, co masz robić, to poproś innych o pomoc. A tutaj na pewno nadarzy się jeszcze okazja, żeby się znowu spotkać. Okej. No i teraz mamy króla kielichów. Wiecie, król kielichów to może być ktoś spod znaku wody, ale nie musi. Ktoś, kto lubi wodę, kto jest pełen emocji, niekoniecznie je pokazuje na zewnątrz. Król kielichów wie doskonale, co kobiety, czego kobiety pragną. On studiował psychikę kobiet. On wie, co powiedzieć, co zrobić, jak zaczepotać rzęskami, żeby po prostu zdobyć kobiety dla siebie. Czyli to jest znawca kobiet, ale tak jak mówię, z uczuciami on się trzyma na dystans. No i zobaczmy, o co chodzi z tym królem kielichów. Czy te... To nie wiem, czy to idzie w parze, ale słuchajcie, król kielichów będzie chciał z wami oficjalnego związku. Więc co się może wydarzyć w ten weekend? Możecie zostać poproszone o rękę. Tak, to ma być oficjalny związek. Dla wszystkich, którzy jeszcze nie są w oficjalnym związku właśnie z tym królem kielichów, może właśnie w ten weekend, załóżmy, jeśli spotykaliście się po kryjomu, bo coś tam, bo nie wiem, może był w trakcie rozwodu, może jeszcze było wszystko za wcześnie, może były jakieś inne przeciwności losu. Tak teraz w ten weekend możecie się zdziwić, jak pan powie, dobrze, a teraz idziemy oficjalnie do miasta, siadamy w najbardziej tłocznej kafeterii, gdzie nas wszyscy znają
i pokażemy, jak bardzo się kochamy. Oh, jak romantycznie. Dobra, to zobaczmy, co nam uniwersum do tego powie, do tej energii. Jak oni to widzą, jak nam to przypieczętują. Oj, za dużo. Jedną kartę proszę. Tak, i wy będziecie dla siebie towarzyszami drogi. Mamy połączenie duchowe. Tutaj ruszycie razem jako bratnie dusze, jako przyjaciele, po prostu towarzysze drogi, czyli zaczniecie swoją drogę wspólnie. Ojejku. Very romantico. Ta energia mi się bardzo podoba. No i co powiedzą nam anioły do tej energii? Znowu za dużo. Jedną kartę proszę. No, ta sytuacja miała rzeczywiście do czynienia z wielką dawką cierpliwości. Może ty byłaś bardzo cierpliwa, jeśli chodzi o tego króla, a ja zawsze mówię, cierpliwość popłaca. Więc jeśli tak było, to teraz twoja cierpliwość, kochanie, będzie wynagrodzona. Moi drodzy, powiem wam szczerze, jestem w szoku. To teraz zobaczmy jeszcze. Bardzo ciekawe energie. Ja bym te dwie połączyła razem. A tutaj jest całkiem inna, osobna energia z tym królem kielichów. No ale zobaczmy, jakie znaki zodiaku mogą iść w rezonans z tym czytaniem, jakie cyferki mogą być dla was ważne. Zaraz zobaczymy, czy to numerologicznie, to mogą być, nie wiem, data waszego urodzenia, wasz znak zodiaku, dzień, w którym poznaliście się z tym królem kielichów. Mamy niedzielę i jedynka, czyli już w niedzielę może się coś wydarzyć. Mamy trójkę, niedługo się coś uda, 3 dni, 3 tygodnie. Co jeszcze mamy? Mamy siódemkę. Mamy byka, dwójka. Mamy bliźnięta, trójeczka. Mamy dziesiątkę, coś zaczniesz na nowo. Mamy barana, jedynka. Znowu mamy jedynkę i mamy czwórkę. No, jedynki się nam dużo powtarzały. Trójka również. Czyli mamy jedynkę. Coś się wydarzy bardzo szybko, nawet jeden dzień. Także, kochani, ten weekend może być bardzo, bardzo ciekawy. Jestem ciekawa na wasze komentarze. Zdajcie mi koniecznie relację z tego, z czym poszliście w rezonans. Jeśli coś takiego się zadzieje, od razu mi tu pisać, dziewczyny i chłopaki, dobra? No. I jeśli identyfikujecie się z tą energią, to proszę nie zapominajcie o łapce w górze, o waszych na wasze komentarze zawsze czekam. Kto jeszcze nie dał subskrypcji, to również zapraszam, abyście byli powiadamianie, kiedy wrzucę nowe wideo. Do zobaczenia, do usłyszenia i przepięknego, pełnego światła, nie cienia diabelskiego weekendu wam życzę. No i abyście wszystkie wróciły po weekendzie z pierścionkami zaręczynowymi. Buziaczki, pa!